Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, profesor Hausner jest wymagający. Przede wszystkim dla biologii naszych mózgów. Ze studiów, które wiem od profesora Andrzeja Nowaka, chociaż ja byłem jeszcze uczniem jego ojca, profesora Stefana Nowaka, wybitnego światowego metodologa nauk społecznych, o nim wspomnę. Z Florida University Andrzej Nowak przywiózł mi informację, że jeżeli mózg ma rozpatrzyć dobre, złe, lepsze, gorsze, racja, nie ma racji, to sobie działa. Jeżeli mózg ma rozpatrzyć dobre, z pierwiastkiem zła, złe z jakąś wartością. Są dwie racje, ale nie znamy kryterium, więc trudno je rozstrzygnąć. Mózg, o ile pamiętam, nie chcę przesadzić, bo można badać przepływ krwi w mózgu, która doprowadza potrzebne składniki do jego działania i monitorować poziom glukozy. Mózg wymaga 4 do 7 razy więcej porcji glukozy, jeżeli ma ogarnąć złożoność. Proszę Państwa, po wykładzie profesora Hausnera powinniśmy natychmiast wyjść do tamtej sali i sięgnąć po winogrona. Nawet w naszym gronie to jest wymagające. Wyzwaniem, które stawiamy sobie już 7. rok w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzę taką autorską Akademię Psychologii i Przywództwa, która jest studium postęp BA, dosłownie w przenośni dla przedsiębiorców zarządzających swoimi firmami, prezesów oraz kandydatów, talentów kandydatów na te stanowiska, zajmujemy się nie tym, jak zarabiać pieniądze, bo oni już umieją, nie tym, jak tworzyć i przebudować strategie, nawet te kwartalne zamiast czteroletnich, bo też się już tego uczą, tylko jak dzisiaj być kimś, na przykład dla ludzi pokolenia Y, jak dzisiaj budować morale zespołu, kiedy ludzie są zmęczeni, a czasem po prostu przestraszeni i woleliby, żeby powiedzieć im jakąś bajkę niż prawdę, która będzie zawierała element takiej narracji, która mimo wszystko ich zbuduje i porwie. My to studiujemy. To się daje robić z ludźmi bardzo zaawansowanymi, doświadczonymi życiowo, a w ramach brawurowego pomysłu Piotr Felkl mówi: Jacek, jeżeli potraficie to robić od 7 lat jako postęp jej stady, to dołącz do nas, żeby zrobić podobne rzeczy jako pre-MBA stat. Bo przecież ci twoi studenci, którzy no z całym szacunkiem, ale już nabyli pewnych nawyków myślenia i działania, dzięki temu bywają skuteczni, mają moc przetrwania, ale z drugiej strony mają masę przyzwyczajeń. Mają trochę inną sytuację wyjściową niż na przykład ludzie po maturze albo ludzie, którzy popracowali kilka lat i decydują się na studia magisterskie czy te bakalarskie, to się nazywają licencjat, prawda? W podobnym zakresie. Powiedziałem, no dobrze, ale to musi mieć jednak bazę, żeby była baza w zakresie zarządzania, urealnienia tego. Nagle się okazało, że profesor Hausner, który tutaj prezentuje się jako wizjoner, jest również dostarczycielem bazy. I znów mój mózg cierpi, bo muszę powiedzieć, Hausner i wizjoner, i baza. Od razu więcej glukozy potrzeba. Panie profesorze, po prostu pan mnie zamęczy. Prawda? Firma idea. Profesorze, drogi, albo firma, albo idea. No. Co pan opowiada? Ile ja glukozy potrzebuję, żeby stworzyć taki big mind, żeby znaleźć tutaj miejsce i dla firma, i idea? Co jakiś czas, bo potrzebują, zwłaszcza samce i samice alfa, ci drapieżnicy, z którymi pracujemy, potrzebują mieć mocne doświadczenia, jakieś wiarygodne, również na takim pierwotnym poziomie źródła i pracujemy z ich przygotowaniem do bardzo elastycznych projektów razem z ludźmi, którzy zajmują się przygotowaniem komandosów sił specjalnych do właściwie nieprzewidywalnych sytuacji w tak zwanym wrogim środowisku, gdzie są różne akcje wyswobadzania, przejmowania. Albo kiedy z torbami National Geographic szykują się ludzie, żeby szukać siatki narkotykowej, bo i takie siatki bywają, prawda, i też emergentne. I każdy z nich będzie miał tylko mikropołączenia z innymi. Jak on ma się przygotować, żeby zachować przytomność umysłu, skuteczność działania w tak złożonej, nieprzewidywalnej rzeczywistości?
I podpatrzyliśmy, jak Eyal Yanilov, z polskimi korzeniami, jak bardzo wielu ludzi, którzy robią fajne rzeczy na świecie, jeszcze drugiego takiego będę wymieniał, na poligonie pracuje z komandosami i tymi przyszłymi ludźmi sił specjalnych i robi coś takiego, co czasem proponujemy nawet na naszych szkoleniach. Nie chcę Państwu proponować, bo mamy trochę za mało miejsca, ale zróbcie to w wyobraźni, że zobaczyłem, że oni na tym poligonie na wdechu robią tak, a na wydechu tak. Wdech do brzucha, przeponowy. Tak, a na wydechu tak. Ja mówię, ej, ale o co tu chodzi? To może wasz jakiś narodowy rytuał, nie chcecie jakoś zranić, prawda? O co? Mówię, Jacek, interesujesz się neuronauką? No to wiesz pewnie dobrze, że jeżeli oni mają działać w tym hostile environment, to oni są ewolucyjnie skazani na tunelową percepcję. A żeby działać w tak złożonym środowisku, jakie mają, muszą przypominać platom przedczołowym, że mają ogarniać całość. I to symboliczne ćwiczenie, ogarnij całość, płaty przedczołowe, alert, a potem oczywiście wybierz, może nie tylko na poziomie amygdali, ale też intelektualnie, bo to wymaga znów twórczości, wybierz na obrzeżach systemu, jak mówi profesor Nowak, znajdź rzadkie zdarzenia, które mogą być predyktorem zmiany, która nie wynika ze statystyki trendu, albo znajdź rzadkie zdarzenia, które będą mikrokorektą, która przyniesie makroefekty. No więc tu jak komandos pokazuje, to już wiarygodność się zwiększa, trochę więcej tej adrenaliny pomaga tej glukozie. Natomiast my potrzebujemy na co dzień tego rodzaju treningu. Potrzebujemy ludzi, którzy mogą prowadzić organizacje, które będą spełniały przynajmniej część kryteriów właśnie tych organizacji relacyjnych. Będziemy potrzebowali takich ludzi na poziomie średniego managementu, na poziomie pracowników. Będziemy potrzebowali i potrzebujemy pracować z nimi, żeby otwierali swoje umysły, ale z drugiej strony, żeby pamiętali, że wizja bez implementacji to halucynacja, potem trzeba konkretnie, prawda? Tyle glukozy potrzeba. Prowadzi nasze spotkanie jeden z najwybitniejszych chyba publicystów i redaktorów działających także w mediach. No i tacy ludzie jak pan od zwłaszcza niecałych 2 lat męczą mnie i mi podobnych partnerów ze ZWPS-u, których często na szczęście zapraszacie, bo pytacie, panie Jacku, no jak to zrozumieć? Świat nowych technologii. Zuckerberg zapowiada, że ten telefon komórkowy za 10 lat będzie w muzeach, a wy będziecie mieli jakieś procesory i chipy, dzięki któremu w ramach sieci będziemy wszyscy skomunikowani. Świat, medycyna przy wszystkich ograniczeniach tak pędzi do przodu, a ludzie tutaj wybierają, i to wśród głosujących w większości, podejście do życia i świata, które jest bardziej zorientowane na przeszłość niż na przyszłość, które jest bardziej obyczajowo konserwatywne niż otwarte, które jest bardziej wyznaniowe niż wielowyznaniowe, które jest bardziej atawistyczne narodowo niż patriotyczne. Niech pan to wytłumaczy, jak to się dzieje. I przez kilka miesięcy miałem gorzką satysfakcję, że mogę powiedzieć, myśmy już zapowiadali 10 lat temu, że my mamy w Polsce problem folwarczności. Folwarczności naszych firm, folwarczności myślenia, 400 lat historii na wschód od Łaby. To tłumaczy, że my w Polsce musimy mieć dostatecznie wiele nawet pokory jako psycholodzy społeczni, że bardzo duża część narodu polskiego jest ciągle w takiej mentalności, w takim obrazie świata, w takim sposobie myślenia. Ale poszedłem z tą swoją folwarcznością na wspaniałe zaproszenie profesora Osiateńskiego w jednym z jego programów wieczornych. Mówi, panie Jacku, to jest bardzo ciekawe, arcyciekawe. Ja panu jeszcze dopowiem szereg rzeczy. Możecie właściwie na poziomie eksperymentu Zimbardo zrobić na miesiąc taką wioskę, taki polski folwark i wtedy zobaczyć, jak się tam będziecie, jak tam się będą zachowywali losowo dobrani. To jest propozycja dla was. Ale chcę panu powiedzieć, panie Jacku, że ja w Ameryce, w amerykańskich farmach, w amerykańskich szkołach, w amerykańskich kościołach, to ja też folwarki spotkałem. No i minęło parę tygodni, a tu przychodzi Brexit. No i pyta mnie redaktor, mówi, panie Jacku, pan tu opowiadał o polskich folwarkach, a my tu mamy na wschód od Łaby, a my tu mamy na zachód od Łaby. Ludzie znowu pokierowani tabloidami, tak zwaną, bo to też trzeba uważać, żeby nie etykietować, populistyczną narrację, w większości wybrała. Myślę sobie, no tak, to folwark nie wystarczy. Jak to zrozumieć? Jest książka, Heitz, Prawy umysł. Jest jego świetny TED.
Są ludzie, którzy mają skłonność prawie że genetyczno-charakterologiczną, a zwłaszcza jeżeli ojciec surowy był i bezduszny, żeby raczej wybierać konserwatywne podejścia, nawet jeżeli to jest pracownik, który głosuje na partię, która ma ekonomicznie dla niego niedobre rozwiązania, to z uwagi na tą konserwatywną obyczajowość on to pierwotnie wybiera, bo gdzieś tam na pierwotnej ścieżce kahnemanowsko można powiedzieć, że on najpierw wybiera właśnie to przeświadczenie emocjonalne, a potem je racjonalizuje. A jestem liberalnie zorientowany, bardziej bezwarunkowo akceptująca mama, prawda, i on będzie bardziej otwarty. No mówię sobie, dobrze, ale ja spotykam ludzi, którzy mają konserwatywne podejście do życia, są naprawdę otwarci, można z nimi naprawdę rozmawiać. A spotykam koleżanki z całym szacunkiem feministki, czy spotykam ludzi zajmujących się HR-em i fanatyków dzisiaj, właśnie fanatyków turkusowych organizacji, którzy wydają mi się dosyć ograniczeni, tak jeżeli chodzi o horyzonty. Więc to może nawet jeszcze nie chodzi o to. I wtedy, jak to zwykle przypadek pomaga, podczas remanentu dokumentów jeszcze tych papierowych, znalazłem artykuł sprzed 40 lat, który powstał na jednym z seminariów profesora naukowych, profesora Rejkowskiego, który był podpisany Zofia Santorska, bo prowadząca dzisiaj z powodzeniem Laboratorium Psychoedukacji, Zofia Mliska-Wrzesińska. Do dziś jest jak siostra i przyjaciel, ale przez kilka lat też nazywała się Zofia Santorska, więc tak z rozczuleniem to znalazłem. I znajduję artykuł pod tytułem Sztywność, dogmatyzm, nietolerancja na wieloznaczność. Koncepcja Rokicza i Pochodne na temat procesów umysłowych ludzi, którzy są otwarci lub zamknięci bardziej na takie czy inne rozwiązania społeczne, takie czy inne rozwiązania życiowe, na takie czy inne wartości. Gdy ja tam zajrzałem, jeszcze przypomniałem sobie, jak świętej pamięci profesor Stefan Nowak, ojciec Andrzeja, 40 kilka lat temu pokazał mi tę książkę Miltona Rokicza, The Open and Closed Mind. I powiedział, panie Jacku, tu jest klucz do tego, co jest istotne dzisiaj, będzie istotne jutro. Co pisze Zofia, no, dzisiaj Mliska-Wrzesińska, w swoim artykule sprzed 4 dekad, napisanym w ramach no, brawurowego wtedy intelektualnie seminarium z profesorem Rejkowskim. Sztywność, dogmatyzm, nietolerancja na wieloznaczność. Silne odrzucanie, jak działa zamknięty umysł w takim razie? Silne odrzucanie przekonań niezgodnych z przyjętymi. Niezdolność utrzymania świadomości dwóch sprzecznych różnych opinii. To jakiś filozof powiedział, że prawdziwa inteligencja polega na tym, żeby utrzymać przynajmniej przez jakiś czas dwie wykluczające się czy przeciwstawne opinie. Tylko ile glukozy, czy ile winogron. Prawda? Izolacja między strukturami przyjętymi a odrzuconymi. Metaforycznie nie ma miejsca na oczy i kropki w rybkach yin i yang. Albo rybka, albo... druga część, prawda? Czarne jest czarne, białe jest białe, chyba że się przejęzyczy, prawda? Poszukiwanie i przyjmowanie właśnie czarno-białych rozwiązań. Przez wczesne formułowanie wartościujących opinii, etykietowanie, negowanie rzeczywistości niezgodnej z przekonaniami, poszukiwanie jednoznacznej, całościowej akceptacji i odrzucanie ludzi, którzy za jedno na scenie co innego krytykują. Małe wewnętrzne zróżnicowanie tych opinii, które odrzucamy, bo w nie, nie wnikamy. Preferowanie negatywnego, zagrażającego obrazu świata. Zatrzymam was na chwilę i dam wam taką lekcję w stylu naszej Akademii Przywództwa, w której ciągle nie dajemy zasnąć uczestnikom. Jak czytam te cechy zamkniętego umysłu, to być może twoja wyobraźnia gdzieś wędruje. Być może sobie kogoś lub coś wyobrażasz. A kto z was myślał o sobie? Prawdziwie otwarty umysł, prawdziwie otwarty umysł, my nad tym pracujemy, to jest big mind, który mówi, ja znajdę w sobie shadow syndromes wszelkich patologii tego świata. I dopiero wtedy, jeżeli będę wybierał dobro, jeżeli będę żywił dobro, wiedząc, że we mnie oprócz piękności mieszka bestia, że we mnie obok otwartości ciągłej i permanentnej jest też mały konserwatywsta. Ja mam parę spraw, nagle się okazuje, w których jestem maksymalnie konserwatywny. Na to na przykład nie trawię znachorów. I po prostu jestem gotów prawie że strzelać. No? Znajduję w sobie coś takiego. Oczywiście jest to kwestia decyzji, czy ja mam ten swój konserwatyzm, czy on ma mnie. Czy ja żywię to i zakładam akcję antyznachorską, czy tylko wypowiadam się, kiedy mogę, kiedy jest antyszczepionkowa jakaś kampania, czy inne sytuacje.
Na tym właśnie polega istota otwartego umysłu, który nie jest rewersem tego, o czym czytam. Otwarty umysł uwzględnia zamknięty umysł, tylko powoduje, że ja się tym nie kieruję. Tu dopiero glukozy trzeba, co? Czytam dalej. Cechy zamkniętego umysłu. Uznawanie tylko jednoznacznych autorytetów. Odrzucanie tych, którzy nie uznają tego autorytetu. I tu ważne i ciekawe. Izolacja struktur wewnętrznych, substruktur poznawczych. Zmiany w jednej szufladce, czy przeświadczenia jednej szufladki. Na przykład moja pracownica świetnie liczy. Nie wpływają na zmiany w sąsiedniej. Nadal tenże prezes powie, kobiety nie nadają się do analiz matematycznych. Ktoś powie, a pana pracownica? On tak na mnie patrzy, jakby chciał mi, żebym ja wyszedł z gabinetu. W umyśle zamkniętym dysonans poznawczy hula w tej zamkniętej puszce. Hula. No? Brak tolerancji na to, że jedno zjawisko może być i pozytywne, i negatywne w różnych aspektach. No dajcie spokój. No? I odbieranie sytuacji wieloznacznych, sprzecznych informacji lub deficytu informacji jako zagrożenia. Proszę Państwa, okazuje się, że z jakichś powodów i na wschód od Łaby, i na zachód od Łaby, ten stan umysłu, który przeczytałem, przynajmniej statystycznie, tak jak gdyby, uzyskiwał równoważną albo wyższą moc regulacyjną niż stany umysłów otwartych. Ja przychodzę z tym tematem właśnie do środowiska SWPS, bo 40 lat studiów, które dalej śledzę, dlatego mówię umysł otwarty, a nie człowiek otwarty. Bo prawdopodobnie, gdy weźmiemy krzywą Gaussa, to znajdziemy ludźmi, którzy są charakterologicznie i genetycznie zawsze otwarci, wedle tych kryteriów, i charakterologicznie i genetycznie zawsze zamknięci, niestety według tych kryteriów. Ale duża część tej krzywej, czy Gaussa, czy jakiejś innej konfiguracji, to są prawdopodobnie ludzie, których umysły będą mniej lub bardziej otwarte, mniej lub bardziej zamknięte, zależnie jednak od wpływów, od inspiracji. I tu widzimy rolę liderów. Tu widzimy właśnie rolę narracji. Dużo prostsza jest narracja, także w biznesie, do którego chcę już przejść, narracja zamkniętego umysłu. Albo trzeba zabić wroga, albo trzeba zdobyć księżniczkę i zastępy sprzedawców ruszają. Jak wracają zwycięsko, to tylko pytają, kogo teraz zabić. No tych darmozjadów z marketingu, którzy w tym czasie tu czekali. Prawda? Potem liderzy ubolewają, że mają tak zwane silosy, że nie umieją ludzi integrować, że każdy pracuje na rzecz swojego zespołu, ale exterritorial teams, jako współpraca między zespołami na rzecz wyniku czy marki całej firmy, prawie się ludziom nie mieści w głowach. Nie wiedzą, że to robią dlatego, że wcześniej nakręcili ludzi właśnie na tych wrogów zewnętrznych, żeby potem ich szukać. Jeszcze, i to dziś do tego wracamy, tak jak w filmie z Wall Street. Ja sam widziałem, jedna z najbardziej zacnych korporacji międzynarodowych tu w Polsce, kiedy angażowała sprzedawców, to było przywództwo angażujące, też robili ćwiczenia ruchowe, psychofizyczne, ale nie takie, tylko bili się w piersi i też wszyscy, to moglibyście właściwie zrobić, ale nie będę was do tego zapraszał. I mówi tak, we are primitive. We are primitive, prawda? Narracja i akcja, żeby obudzić programy gadziego mózgu. A potem jest wódz. Wodzowstwo w życiu społecznym i politycznym dzisiaj wygrywa, bo ma dobre wzorce. Wydałem dla zabawy, niestety kiedyś, nie wiem czy dobrze zrobiłem, ale oni tak wiedzą co robić, książkę 48 praw władzy Roberta Greena, to jest substrat z większej książki, gdzie właściwie na tych 100 stronach jest opisane jak być wodzem. Jak zahipnotyzować, niezależnie od tego, czy się tworzy sektę polityczną, czy biznesową. No, mogę to od razu powiedzieć, no, to jest kwestia naprawdę kilku minut, prawda? Trzeba najpierw zbudować narrację, która adresuje do poziomu amygdali i powiedzieć swoi i obcy, swoi dobrzy, obcy źli, a z ostatnich badań neuroscience wynika też, że odrażający. No jak się stworzy już odpowiednią historię do tego, jak mamy już atawizm natury, to teraz jeszcze przywołujemy na atawizm kultury. To jest trójkąt dramatyczny. Prześladowcy, wybawiciele i ofiary. Już nic więcej nie trzeba. I teraz trzeba odpowiadać odpowiednie bajki. Trzeba mówić idziemy, idziemy. Ścigamy tych wrogów, prawda? I tak dalej, prawda? Ale również bywa tak, że w firmie, która nie jest relacyjna, która jest czysto transakcyjna, mamy tego rodzaju narrację, taką populistyczną w organizacji. Przez jakiś czas daje to wyniki.
HR-owcy oświeceni widzą, że poziom wypalenia i fluktuacji kadry jest dużo wyższy, bo ludzie motywowani zewnętrznie metodami kija, marchewki i hipnozy dużo mniej odbudowują energię niż ludzie motywowani wewnętrznie. Gdy do nas przyjeżdżają emerytowani liderzy motywacyjni z Ameryki, bo tam już ich mało kto chce słuchać, ale w Polsce mają i mówią, znajdź sobie olbrzyma, prawda? To my mówimy, dobrze, a może znajdź w sobie Karła, znajdź w sobie boginię, feministko, a może znajdź w sobie dziewczynkę z zapałkami. Zaakceptuj ją i dopiero z tej perspektywy bądź sobą, jesteś niezatapialna. Ale to znowu wymaga tej glukozy. Proszę Państwa, liderzy, których będziemy tu kształcili na tych studiach, już podsumowuję, magisterskich i bakalarskich, podobnie jak ci liderzy Postęp BA, którzy w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej studiują też siebie na tych bardzo zaawansowanych działaniach. My mamy duże sprzężenie, znowu konstelacja, i Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, i strefa zarządzania SWPS, można by powiedzieć albo, a to nagle się okazuje i. No, możemy budować synergię, możemy sobie wzajemnie wspierać. Oni potrzebują mieć otwarte umysły na poziomie strategicznym, aby ogarniać złożoność, a potem wybierać proste rozwiązania, a nie złożone, bo nie zdąża ich zrealizować. Na poziomie taktycznym, żeby rozpatrzyć, że menadżer średniego szczebla no, ma do pokonania dylemat, bo ma być i szefem, i kolegą, bo ma być z jednej strony blisko z ludźmi, z których wyszedł, a z drugiej strony ma być przedłużenie ramienia zarządu. Jemu trzeba otworzyć umysł, pomóc mu otworzyć się na to, że ma szukać magii i że jest i w tej, i w tamtej sytuacji. Aby potem już zarządzając sobą, odkryć sobie właśnie i tę piękność, i tę bestię. Aby potem powiedzieć, że no bardzo modne są organizacje holokratyczne czy turkusowe. Natomiast praktycy biznesu, bardzo zaawansowani, mówią, że w organizacjach relacyjnych, czy w organizacjach tak, jak one ewoluują, integruje się na poziomie strategicznym pewien pierwotny element struktury hierarchicznej, która dotyczy pewnych wartości, które są niepowtarzalne i niepodważalne, i pewnych decyzji, aby potem wokół tego powstawała adhokracja. Znów magia i, znów łączenie. Ja mam poczucie, że my mamy wielką misję społeczną, bo z naszych prac, które są realne w biznesie i w firmie, może emanować coś na życie społeczne i polityczne. W tej chwili widać, że w tej fazie na świecie nie ma właściwie koncepcji ekonomicznej i społecznej, w której mogłaby być właśnie magia i, że ktoś jest i drapieżny gospodarczo i ekonomicznie, i wrażliwy społecznie i etycznie. Świat czeka na takich liderów społecznych i politycznych. Natomiast takich liderów mamy, miewamy, odkrywamy i będziemy wzmacniać w organizacjach. Niech to służy. I na koniec coś pół żartem, pół serio, a potem już poważnie i kończę swój czas, który być może przegiąłem. Wspomniany profesor Rejkowski, który słynie z tego, że jest człowiekiem bardzo ostrożnym, powściągliwym, że właściwie nigdy nie usłyszeliśmy od niego etykiety nawet klinicznej, już nie mówiąc o jakichkolwiek innych, który jest powściągliwy w ocenach. No, trochę nas to intrygowało, pobudzało. Pamiętam, że byliśmy na jakiejś konferencji w Gdańsku i pojechaliśmy wieczorem do miejscowości podgdańskiej, gdzie mamy domki letnie. To było już jesienią, więc byliśmy zupełnie sami. Siedzimy przy winie z profesorem Rejkowskim i coś mnie tknęło. Myślę sobie, a tam podrocza się z profesorem. Mówię, panie profesorze, tak nawiązywałem do ciebie. A co to jest głupota, panie profesorze? Myślę sobie, no mam cię. No przecież no będziesz musiał mi to zdefiniować, rodzaj najbliższy, różnica gatunkowa, prawda? A profesor mówi, panie Jacku, czy pan ma na myśli zjawiska niskiego poziomu złożoności poznawczej? Słuchajcie, my tu tworzymy środowisko pracy nad, i teraz sobie dopiszcie, czy zwiększaniem poziomu złożoności poznawczej, czy innego obszaru. A mówiąc zupełnie serio, tak mi dziś rano miałem rozczarowanie, bo słuchałem jeszcze zanim wybiegłem ulubionego radia, i nie poznałem twojego głosu, Paweł. I słyszę, ktoś tak przytomnie mówi o ideach, o koniunkcji różnych spraw, o właśnie o tym rynku i o tych firmach otwartych oczu, o pokoleniu Y. Myślę sobie, sprawdzę, kto to był, zadzwonię, żeby go pozyskać do naszej współpracy. Zorientowałem się w trakcie, że to byłeś ty. Nas jednak ciągle jest nie dość
nie dość wiele, ale użyłeś wtedy, cytując profesora Hausnera, tego Open Eyes Economy. Chcę powiedzieć, że my zapraszamy Was, naszych studentów i strefy biznesu i zarządzania SWPS-u i mojej Akademii Psychologii i Przywództwa do poszukiwań i działań w zakresie open mind, a zatem też open heart leadership. To wszystko będzie sprzężone ze sobą. Dziękuję Wam bardzo.